Witam dzisiaj w Mercedesie W205 2015 rok. To jest C-klasa. Chciałem pokazać, jak wygląda demontaż termostatu. Każdy by myślał, że to tylko chwila, moment i po całej sprawie. Teraz pokażę wszystko po kolei. Więc tak, co się stało z termostatem? Obudowę rozsadziła sprężyna, tak jak widzimy. Przy okazji tu już zaczęła pękać obudowa od uszczelki, zaczął się rozsypywać. Czas najwyższy było. Samochód nie ma dużo przebiegu, bo to jest akurat wersja angielska. Ma chyba 117 tysięcy mil przejechane, czyli gdzieś w granicach niecałych 200 tysięcy kilometrów. Więc wydaje mi się, że chyba troszkę za mało. Tak to wygląda nowe. O, nie jest to tania rzecz. I w Mercedesie. Prawie kosztuje 150 funtów. I tak to widzimy, jak to wygląda, żeby się dostać. Tam dokładnie jest w tamtym miejscu montowany termostat. Tu idą przewody i tu są podłączane. Oprócz tego mamy mnóstwo różnych przewodzików, kabelków i tak dalej. Czyli tutaj mamy taki kolektor. Ładny. Zaraz pokażemy. O, kolektorek ładny. O. Trzeba zdjąć łapę, komputer. Łapa wygląda oto w ten sposób. Ona jest mocowana. Zaraz, momencik, bo nie pamiętam. Tak, w ten sposób. W ten sposób tu wchodzi. Nad kolektorem. I tak jak mówię, oprócz tego demontujemy takie urządzonko też. No, czyli EGR. No i żeby się dostać, taki mamy trochę rozbierania. Tak to wygląda. Przewodów, podciśnień, to wszystko trzeba porozłączać. Wszystkie kable najlepiej sobie poznaczyć. Kostki, bo są jednakowe, więc ja sobie akurat tak zaznaczam, że na kostkach maluję sobie korektorem. No tak jak tutaj mamy jedną kropeczkę, następne tu akurat nie ma, bo to akurat jest w innym miejscu. Tu mamy dwie, trzy i tak samo na czujnikach wszystkich zaznaczam sobie. Najprościej jak mnóstwo jest kabli, to żeby nie pokręcić, nie podłączyć źle czegoś. No i tak to wygląda.